Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Don't Step Together. Jest ze mną Zoku, jest ze mną Kurczak. Dzień dobry. Cześć. I ten no, gramy. Przedstaw może plan odcineczka, kolega drogi mój. Nie, potem, dobry plan. To już wystarczy, to by było na tyle. Już wystarczy, za dużo. A po co dwa skrzynki? Ponieważ jedno jest na takie ubrania, bo to się tutaj porozrzucało mi na narzędzia, a reszta będzie na ten. Na takie rzeczy. A te kupy też stąd pozbieram, wiesz? Zrób tu jedną skrzynkę na właśnie gówniane rzeczy, żeby nawozić farbę ciągle. Tutaj, na środeczku, tak. O, tutaj myślę. Tak. O, właśnie, zajebiście by to wyglądało. Ale nie, to brzydko. Wiesz co, zrobię ją później. Dobra, na razie schowam tutaj, bo mam plan jak tutaj zrobić, ale na razie nie mam czasu na to, okej? Okay? Zock. Spoko. Dzięki. Bo musimy walczyć. U gościa ja mam 3 hełmy, nie? Hełmy? No to masz ten swój jeden i te dwa. Tak? No. No, to dobrze. A ja tutaj pyknąłem, proszę bardzo, cienia. No tak, broń by się nam przydała. Muzyczkus! Muzyczkus sama? Dobra, kto chciał ile tych? A, dziękuję. Ja jedne fistyksy bym prosił i zrobię sobie lekzuta jeszcze. A wy też jedne chcesz, tak? Tak, tylko jedno. No dobra. Dwie linki, a linki się robi... Ja mam straszny problem z tym ogarnięciem, gdzie co jest, nie? Serio? No, bez kitu. Dobra, dzisiaj na razie na zostawię robi... te deski. Lina się robi tu. Dobra, potrzebuję jeszcze broni jakiejś, ale nie mam z czego zrobić dobre, więc zrobię sobie po prostu... Ja sobie zrobiłem jedną zbroję, raczej powinna wystarczyć. Zrobię sobie 3 spirki. Dobra. Ale zajebista muzyczka. Aha! Czyli nie powiedzieliśmy w końcu, jak jest plan na odcinek? No nie, ty nie. Proszę powiedzieć, bo w ogóle zapomniał języka. Idziemy bić gęsi łosia, co by mieć piórka z niego i się chłodzić w latełu. Nice. Dokładnie. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, kuczka. O, gryzę się, uwaga. Bo już lato jest za 3 dni. Musimy zabić szybko gęsi łosia teraz, zanim on zniknie. Zebrać te pióra, skraftować to sobie i co będzie wyjść z lato, to już nie wiem, naprawdę. Tak jak kurczak mówi. Pawle, zrób tutaj więcej rzeczy. Żeby wziąć na drogę. To właśnie to robię. Bo ty zajebidzę zaglądasz luby, więc ty zrobisz ładnie. Kurde, ja się nie najem za bardzo. To trzeba komu zrobić. A jak już poleciłem na gęsiołosia. A, okej. Okay. To ja za chwilę tam dobiegnę. Dobra, to Paweł, weź zrób mi ten meatballs 2 sztuki albo garnek, jeśli się da. No nie mam z czego garnek. No to meatballs 2 sztuki. Dobra. Dobra. Ja lecę. O, tutaj gdzie jestem, Zoku, pamiętasz? W tym miejscu dokładnie możesz. Idę tam, idę. I nie ma tu żadnych niebezpieczeństw z tego co widzę, więc spoko. To w porządku. Ja mam przy sobie dwie paczki meatballsów, jedną susz i sztyksy, więc będzie tacy. To teraz trzeba ogarnąć, którego będziemy winni. A ta roślinka się rozrasta, mam wrażenie. Nie rozrasta się, tylko po prostu niektóre poginęły, a niektóre się pojawiły zamiast nich i to tak wygląda, jakby było szersze, a tak naprawdę nie jest. Mhm, dobrze. Doktorze nauk. To dobry dzień dla naukowca. Najlepszy. Idziesz już, Paweł? Idzie. Idę. Dobra. Ja będę potrzebował potem sanity pewnie, więc... Więc fajnie, chłopaki, fajnie. Będzie dobrze, nie bój się. Ale nie, mam całe HP, z tego co widzę, więc też jest spoko. Co to za samolot? Jak się wystraszyłem, mówię, co? W Don't Starve coś, nie? Co to właśnie? A było? To u ciebie, stary! U mnie? Tak, no. Koniec świata się u ciebie dzieje, ja mówię, Jezus Maria, to u mnie coś się dzieje w tym Don't Starve, czy coś? Nie wiem. Tak się zlunkłem. Masz jedne meatballsy, kolego. A, jesteś tu. Ja myślałem, że to Paweł, ja już mówię, o, idziemy bić, dziękuję. A ty będziesz był z nami? Roku? Ja jestem tutaj, prawda, żeby pomóc w razie czego. Dobra, no dobra. Nie wiem jak. To się polubili. Taki dobra. Jesteś kolega, dobrze. Tak. Porozmawiamy po odcinku. Pokaż meatballsa. Pokaż meatballsa! What the fuck? No co miałem mu powiedzieć, nie? Dobra. Ej, jak naciśniesz kontrol to... i najedziesz na jedzenie, to ci pokazuje ile dni będzie tak, tak. Jeszcze. Fajne. Ej, faktycznie, zajebiste! Halo, gęsiołoś. Proszę przyjechać do nas na Facebooka. Nie będziemy chyba go w nocy bić, no nie? Nie, ja jestem no głupi. No mam nadzieję. Chyba. Ola! Co?
Gonicie? Myślałem, że już mnie zaatakuje, on sobie inno chciał zjeść. Co on zeżarł? Nasiona. Ale miał gębę pełną, jakby zażarł ci Meatballsy, nie? Nie no, ubiłbym go wtedy. Ale bałem się, że się wkurzy i będziemy go musieli w nocy bić, więc... Wolałem uciec jak głupek. Noc. To jest gniazdo. Odejdź stąd. Usnął se. Patrz, jak się śpi. Jak on głupie śpi, ty. A patrz, jak gęsioło śpi. Czekaj. On jest. Nie mogę wam zaświecić, dobra, nieważne. Ale wydawało mi się, że usnął też tak jak oni. Tak sobie głowę wygiął, nie? I zaśpi. Skurkobaniec. Ty, on jak trąbka śpi. No tak troszkę. No te małe tak śmiesznie. Nie, dobra, nie urocze, 80 już zostawię. Są urocze. O, prezenciol! Ale nie mogę go otworzyć. No to umrzemy teraz już, nie otworzysz. Nie będzie skina. Nie będzie skina, ale nie to będzie są skina. Jakiś taki filetowy znowu. Albo ten. W ogóle całą zmianę dla czegoś. To było dobre, gościu. No, to było najlepsze, gościu. Dać komuś patyczki? Mam 80 patyków. Mam ja mam 40 dużo. Przy sobie. Paweł? Nic mi nie potrzeba. Nie mam pod dostatkiem. No to nie, bo nie mam nic. Dobra. O, twój cień. Pan cień. Cieniu. Właśnie trochę szkoda, że go teraz zrobiłeś, bo jak będziesz walczył... Znaczy nie walcz, postaraj się nie walczyć po prostu. No ja się postaram nie walczyć. Ale ja pomogę. Mam dużo... Okej, to spalę zdrowie. Twojego cienia i będzie dobrze. Mam całe zdrowie, mam dwie zbroje, więc raczej powinno być okej. Dobra. Tylko głównie ty będziesz z nim czekaj, miał 3 razy 160 to 180, 200 coś, czyli będę najedzony, plus jeszcze to, żeby mi nie spadło. Dobra. Szybka matma. No co, trzeba kiedyś, nie? To mi też trochę podwyższa. Troszkę się stresuję, powiem szczerze. Ja tak jakbym na maturę szedł. Bo to jest w sumie gorsze chyba od Dirklopsa, nie? Nie jest gorsze od Dirklopsa, ale... A to już. Dobra, czekajcie. Myk. Ale jest pan snowmanem. Myk! Jaki to... Czy jesteście gotowi na wpierdol? Lecimy! Kaj, ty jesteś, hopie. A, ciulej go. Czekaj. A walnął mnie, dobra, ja go biję po prostu, nie? Jak mi będzie... To nie jest dobra taktyka na niego, nie? Nie walnął mnie. Dobra. On teraz wypluje nam broń. Odsunąć się. Dobra, nice. Ej, te młode go wołają, nie? Znaczy ją. Bo żaba ich bije. No właśnie widzę. Ty, ale jaja. Czekaj, czego będzie bić? Dobra. To nic. Ja ten, nie mam zamiaru go unikać, tylko będę tankował po prostu. Brać. Wypadła ci broń. Wiem. Dobra, najadłem się znowu. Odsuń się. Dobra, ja dostałem, spoko. Ja muszę kontrolować tylko zdrowie. Dobra, już ma połowę HP. Dobra, okay. Spoko. Ała. Snowmanik, pokaż mu. Ale zim pierdolę, nie? Zop, uważaj. No spokojnie, dobrze. Ała. Dobra, spoko. Broń wyrzucił. A nie, mi nie wyrzucił. No to halo? Często jest tak, że wyrzuca na sobie, jak widzę. Tak mi się wydaje. Ej, fajnie, że on te żaby biją. Halo! Daj się bić. Kumpel, daj się zabić. Go for the AS. Dobra, wyrzuciła mi, no. Jeszcze mi zajebała. Ale jaka muzyka fajna, nie? No. Dobra. Katajemnica. Mamy ją. O jest, schemacik. Teraz się wkurzyły, uciekajcie. O jest, Boże. Oni się wkurzyli. Wkurzyli się, bicie ich, teraz jak oni są ten, wyłączeni. O kurwa. Dobra, uciekam, uciekaj. Jak się ogłuszają, to wtedy ich bijecie. Chestera mi wybiła, kurwa żaba. Dobra, jednego zabiłem. Zabiłem. Zbierajcie mięso i tak dalej od razu. Okay. Nice. Jeszcze jeden leci z góry. Dwa lecą z góry. Uwaga, uciekajcie na razie. Ej, a one mogą wyrosnąć na tak dużego, czy nie? Nie. Nice, nie żyje, kolejny. Tu jest, napis tego. Ale uważaj, bo się może kręcić teraz. Wiem. Aaa, uciekaj! Uciekam. Jeszcze jeden się będzie kręcił. Czasem te łosia spinery, fidget spinery. Ja pierdzielę. Ej, na to nie wpadłem, nie? Nie! Puść mnie! Bo jak się kręci spinner, bo już mam mało. Mało zdrówka mam, powiem ci. Jebno! Nie ma. Nie! Spadłem na życie do wody. No nie, debile. Nie! Ile macie piórek? Czego? 5. Dobra, ja mam 8. Ja nie mam nic, ja mam tego mięcho. Dobrze, i tak mięcho jest zajebiście, stary. Mam 5 mięchów dużych. Ej, sanity w ogóle mi nie spadło, najsik. Mi też nie. Ale mam połowę zdrowia, więc...
Będę musiał jakoś odnowić. Państwa, mam tego, mam... Hukio, jestem tego wielki. Idę go jeszcze zabić. Siema! To jest kolejny. Nie, no nie, na to nie jestem gotowy. Nie, nie, nie jestem na to gotowy. Bo zużyłem za dużo fistiksów. Ja mam jeszcze jedne. Ale on w ogóle nas nie atakował praktycznie. Jak się uniki dobrze robi. Aaa, bijemy go. Dawaj, masz fistiksy, jak ci dam. Dobra, połóż. A noc jest, zaraz. A dobra, dobra. Spierdolimy go zanim zdejdzie noc. Na pizdę go, dobrze. No. Tylko ja teraz nie będę go tak tankował, głupio. Tylko starał się unikać. Mhm. No. No. Co zrobił? Panie, może czasami nie trafia tym atakiem do wyrzucania broni. Ała. Dobra. Spokojnie. Ała. No mówiłem, że nie mogę go tak tankować do końca. Dobra, nice. Będzie dobrze, bijcie go, bijcie go. Tylko śmiesznie udaje, znaczy... Udaje! Śmiesznie tak krzytek, au, au, au. Ej, bo mi została ostatnia zbroja, która jest słaba. Zoku, zrób mi zbroję w międzyczasie. Ja mam swoją. Ale ja zrób mogę mi. Dać, bo mam stówę. Jedną zbroję. Daj mu, daj mu. Bo ja nie mam materiałów na to. Uważaj, uważaj. Nie biegaj. A, dziękuję. Halo? Nie, nie atakuję raz już, lol. Atakuję, atakuję. O, dobra. Ja on tak się stanął, przykucnął, taki słowiański przykuc. Dobra, zabijemy go i fajnie, ale patrzcie, ile tego gówna małego tu jest. A to one, no to Beyblade się uniknie i tyle. Metal Master. Ała! Się wystraszyłem, że ja no ty gównie! Ała. Dobra, muszę się uzdrowić. Ja też nie mogę. Dobra, odsuńcie się. O Jezu. Uciekaj, uciekaj. Ure, ej, halo. To ja już będę pilnował, żeby ognisko rozpalić jak coś. No to rozpalaj, ej, dobra, ciężko, możemy uciec chyba. Uciekamy czy nie? Chyba musimy uciec. No. Bo nie jest, mało mu zostało HP, dobra, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. A mu się nie regeneruje HP? Chyba nie, znaczy możliwe, może ale... Herę. Spokojnie. Andrzeju, rozpalam ognisko, herę. A ja też miałem rozpalić, ale dobra. Ty, lipa w cholerę, bo ja nie mam parasola. A w tym nie masz w przesterze? Nie, nie mam. To stań pod drzewem. Aha, nie staniesz pod drzewem, bo twój ziemek wszystko wytnie. Kurwa. Aha, Paweł 8 HP. Mm. O, nieźle, chłopaki. Najlepszy odcinek. Żeśmy się porwali. Nie tam porwali. No dobrze było, bo drugi gęsiłość też praktycznie jest na wykończeniu. No. Myślę, no, że ma 1600 z 6000. Ale liczę, że ja parasola nie wziąłem, kurde. To chodź pod nasze. Jak się jara pasol? Czekajcie. W rubryce się wyjera pasol? W survivalu, czyli w pętelce. Survival, proszę bardzo, jak się robi parasol? Paryzol, tak zwany. Potrzebuje... Świńskich dół. Pretty parasol potrzebuje 6 tych... no. Kwiatów? 6 kwiatków, no. To tutaj na dole są. Po ja prawej tutaj, bo jest ul. O, super, jest. O, no, o cholery, tu jest. Szybko, szybko, szybko. Szybko zbieramy. Ja mam. Uciekaj już. Okay. Mam 5. Ja mam 2. Dawaj. Czekaj, tutaj ci położę, żeby się nie spaliło przypadkiem. By była akcja zła. Ale jaki jestem wielki. No duży. Ja pierdzę. Ale ładny parasolek, ty. No piękny. Wszyscy mamy inne, więc spoko. Katuszkowy taki. W ogóle ile ta twoja parasolka działa, bo ty masz... Naprawiłem ją. A, możesz naprawić. Mogę naprawić. A, bo to z oka przecież. Tak, no jej właśnie szkoda by było zniszczyć, nie? Dlatego ją naprawiam, jeśli mam możliwość. Ale chyba się nie da rozciągnąć tak, mi się wydaje, nie? Właśnie dostaliśmy w czapę piorunem. Boję się, koledzy. Czemu się teraz niepostrzeżenie przejść obok niego. Nie, spoko. Bo to nie będzie problem raczej. No, kurczaka się naje na następny raz i jeszcze go sklepiemy na luzie. Ja po prostu potrzebuję teraz zdrowia i jestem w stanie go zabić ponownie. No właśnie. Ja też potrzebuję zdrowia. Nie, nie, teraz wracamy, naprawdę. Pawła trzeba odsekurować tam, Co? Ja mam 50 HP, więc jest... Ej, głupie słońce co chwilę wychodzi i zachodzi i tak mi głupi ryj świeci, że ja nie dam rady chyba nagrywać więcej. Więc ja już dziękuję bardzo wam za oglądanie, mam nadzieję, że się wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, rzuty magiczne, guziczek. Jest minut, powiem ci... 15. Zaraz. A to jeszcze dużo czasu mówię. Halo, czemu nie mogę tego ukryć? Czasem się, Paweł, muszę kuknąć. Dobra, uciekamy. Chodź, Paweł. A ta dzida tutaj?
Ono ma 17%, czy tam 7%? Mało ma. 7 ma, no. A ja mam dwie postawy, więc spoko. Ej, ja nie biegam tak szybko, czekajcie, czekaj. Koledzy. On ma już 6000 HP. No, a ile ma maksymalnie? 6000. Aha. Zregenerował się. Piorun! No nie wierzę! No nie wierzę! Pierdolę. Czekaj chwilę, zaraz cię ożywię, na miejscu już. To jest durne, jak ja pierdolę. Ale beka! Ale patrz, akurat miał 8 HP, nie? I go jebło. O Boże. Czekaj, ona teraz mało HP max, musimy wyłowić te ryby. Masz na wędkę? Ja mam wędkę. Piorun na mózg. Ale nie widziałem tego dokładnie, go jebło, ale... Ale to musiał być bekowe, max. Gdzie pan jest? Czekaj pan na mnie. Ja sobie idę do góry tutaj. A tam gdzieś właśnie trzeba wyłowić po drodze fish sticksy. No, no, trochę by się przydało. No to możemy w sumie, pada deszcz. A nie, bo pada deszcz właśnie. To ja mam 64 punkty tego deszczu. Ty, ale problem jest taki, że zaraz nam się kończy wiosna i zaczyna lato. A z latem wakacje i czasu wolnego jest tyle. No, pojawia się problem i mózgowy pracy, jak spędzić najlepiej te chwile. Ja nie mogę, kurwa! Pierdolnie w cienia, ty patrz. Uciekaj, uciekaj! Uciekamy stąd, Zoku, ja nie mogę, chodź! A co wy tam robicie? Zoka pierdolną piorun w tym samym czasie cień Zoka rozbił drzewo i wyszedł sobie ogromny, największy jakiego widziałem, potężny! Potężny, baobab wyszedł. Ej, Beki, mam, Bekę mam z tego cika, nie wiem. Znaczy zaraz wszyscy zginiemy, ale... Ale nie, bo piorun nie pierdolną, piorun pierdolną w tą jego kwiatka. Jak ty się cały przyświetliłeś? Ale nie, no mam całe zdrowie, jak miałem. Już nie. Jak mnie kurwa ukościł, nie mam. W dupę cię tam ugryzę. Ej, nie, ale... O Boże. Ja mam prezencjal w ogóle, ty. O właśnie. To ty masz tą strzykawkę w zapasie, Zaku? Nie. A gdzie ona była? Wbiję ją w sobie w dupala. No ty... A to zrobię. Da się zrobić jeszcze, nie? Tak, tak, da się. Czympansa szamponem ochlapać, turururu. Chwila, gdzie jest ten przedmiot, z którym my się możemy odświeżać? Ej, kurczak, ten służ, który tutaj wisi, on cię wyleczy, jak chcę wybiec. Wiem, ale mi go szkoda, bo ja mam dużo sanity, nie? A on mi jeszcze sanity podnosi, a teraz by się mogło przydać zrobić coś innego. Proszę bardzo, ile do tego dokładki przyszło? Proszę, patrzcie, jak pięknie. Zaraz, ja tutaj tylko ogarnę. Ej, Zoku, co zrobiłeś z tym zepsuciem? To jest skrzyni jest. Kurczak, ja schował gdzieś. Skrzyni koło piorunochronu. A, skrzyni. Zeżarłem zepsucie, kurwa, no nie! A, mamy tylko jedno. Potrzebujesz czegoś do gara, kurczak? Mam dwa. Czekaj, 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 czekaj. Ja tutaj ogarniam, jak sobie zrobić kanapkę. Bo już nie pamiętam. O, kanapkę. Coś, co się zepsuło? Nie. Chyba, że nasiona byśmy wyciągnęli. Już? Bo one się właśnie przydadzą mi teraz. A ja wezmę tego jednego. Potrzebuję 7 zepsucia, dokładnie. Mam dwa przy sobie. Dobra. Aż tyle zepsucia, tyle zepsucia było od groma. Ile? No ale 8 trzeba na jedną strzykawkę, no to 8 Jezu, razy faktycznie. 3. Dwa patyki. Nie było nie dostać piorunem. Odezwał się! No co, ja nie dostałem piorunem, halo. Dwa patyki. Dobra, kto ma pióra od tego? Ja włożyłem do skrzynki tutaj, ostatniej chyba. Dobra. Ktoś potrzebuje Logzuta? Nie. Nie. Ja mam 100%, tutaj 87%. Dobra. Co jest w czeszterze w ogóle, halo? Czemu tu są śmieci takie? Zepsucie. Wrzucasz je tam. O, nie, ja nie wrzuciłem tu bagnetów. Ej, będziemy potrzebować trochę więcej tych. Nie mogę zrobić na razie ptakowego tego. Takiego. Wiecie czego. Nie? No te klatki dla ptaka nie mogę zrobić, no! Zostawcie mi te nasionka tutaj, bo je potrzebuję. Okej. Okay. Ptaki odganią. Chwila. No bo właściwie może się mi zepsuć w ekwipunku równie dobrze. O, kanapku z tym, no. Są tam idę. Ale o kanapku dużo. Co one dają? Poczekaj chwilę. One dają zdrowie. Dobra, mamy dwa te pióra do ochładzania się. A mogę sobie jedną tak wziąć, czy tak nie bardzo? Zaraz ci powiem, ile ona dokładnie robi. On odnawia 20 zdrowia. To jest o, to mi się przyda. Jedna przynajmniej. Dobra, mi się zdrowie nie przyda. Dobra, koledzy, chwila prawdy.
Co tam dostaniesz? Ale złapał tak kurde łapusem za tego skrzynkusa. Ole, takie ładne. Lumberjack! A w tyle tam, fajne, 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 no. Strasznie ładno. To jest taka winylowa, znaczy winylowa, tak gadam. Flanelkowa. Flanelowa, no. Ładna, fajna, podobają mi się takie. Ogólnie lubię flanelowe koszule, fajne są. Dobra, to odłożymy tutaj. Odpalił też ogień? Albo ja już rozpalę. Podpal, tylko ten zimowy polecam. Znaczy ten nie zimowy, tylko właśnie ten zimny. Jestem głupkiem. Nie umiem mówić. Proszę się nie obrażać. Nie obrażam się, spokojnie. A dlaczego tu jest ten? Tutaj dajcie ten trawę. W ogóle zróbmy skrzynki na trawę i patyki. Już to właśnie mam zamiar robić, tylko potrzebuję odsunąć się tak kolego stąd. Proszę. Co ta trawa tu robi? Gdzie my mamy patyki? Znaczy drewno. No, zbierałem dużo drewna, zrobiłem na pewno zbroi, przecież sporo, które zużyliśmy notabene. Chcesz logów? Mam 7 logów, proszę bardzo. Poproszę. No to Zoku ma przecież tego odcinania drzew, to niech idzie. Hmm. No właśnie, ale jest noc teraz. Ale on nie żyje. To teraz. Aha. I co to jest? To jest skrzynka w miodzie, ale jaja. A ja ją zrobiłem! A ja zjem. Bo ja potrzebuję jeszcze. Potrzebuję. Kurczę, jak tam taki mały dymek, ja ją zrobiłem. Ja, proszę pana, to ja, to moje było. Nie no, pan leży sobie w garku, proszę bardzo. Zjeść. Dobra. Ej, bo noc. A po co mi ta trawa w ogóle? Po co ja tą trawę wziąłem ze sobą? Ej, co? Ej, cio, co to tak robi? Słyszysz to? To ognisko tak? Co tak zakrzyczało? Mnie ciekawi, co tak, nie wiem, jak pralka kurde się zachowuje. No to Paweł zbiera trawę, ale coś krzyknęło, jak ja tutaj wszedłem. Nie. To nie Paweł. Ale to u ciebie coś zopło. W to mnie. Było słychać. O, jak to pralka, samochody właśnie. Jeżdżą pewnie albo coś. Tąpnięcie było. Tak. Już nie pada. Ej, to ognisko wydaje takie dziwne dźwięki. Ja tu daję komuś jedno pióro do odświeżenia się. Jak będzie lato, to można takie rzeczy robić fajne i wtedy jesteś ochłodzony. Polecam. A z ilu piórek się to robi? Z 5. Zrobiłem 2. Bo mieliśmy 13, zostały 3 piórka. Jeszcze jakbyśmy 2 te małe zabili jakimś cudem, to by dało radę, ale już. No kurde, no gdybyśmy tego drugiego zabili, nie? Nie jest mi ciepło przez nie w ogóle. No bo o to chodzi. Bez ja lato. Potrzebuję się wysuszyć. A, no to dobra. Ktoś mi zaczął wiercić, więc po tym odcinku... Właśnie zwierzę, co się dzieje? Nie wiem. Wszyscy nam chcą przeszkodzić w byciu dobrymi youtuberami. A jak nie mam odcinków minut? Odcinek ma minut 22 i 22. Witamy w lecie! Ale zbierać szybko. O Jezus, dobra. Ale oczy bolą, ała pomarańczą. Ała, koledzy, boli. Co z oku, co? Chciałem do skrzynki. A coś mnie kliknął, chamie jeden. Co sam myślisz? Jak coś, to jedzenie się zaraz szybciej psuje, wszystko wysycha. A najlepiej tak byśmy włączyli te strażaki, żeby już strzelały sobie. Dup. A ale to napierdziela. Ale zaraz sam wysłyszeć kominem, nie? Skoro jest lato. Tak. Co to jest? Halo! Aha, tak działa, zajebiste. To nie powinno, nie wiem, odstraszać ich frajerów? Może je zamrozić, no właśnie. Napizdę go, szybko! Gdzie jest dzida? Bardzo nice. Pole lubisz odcinka. Dobra, jeszcze jednego. Tego już nie damy radę. Czekaj, zagonię go do maszyny, może go zamrozi. Ej, to że co tymi śnieżkami, ale... A idź stąd! Ej, czyli mam rozumieć, że teraz nasze krzaczki borówkowe się będą szybko suszyć? Tak, musimy je szybko zebrać, żeby nie zasuszyło się i nie zbierz. Żebyśmy mieli coś z tego, nie? Zbieraj. Tak samo trawę i patyki najlepiej. Ja zbieram patyki. Idź pan stąd. Jeżeli, no, jak jest deszcz, to są niebieskie obrąbki, to jak będzie coś wysuszone, to będzie taka czerwona? Chyba. Nie, tak ci się akurat nie dzieje. Przedmiotami, czy to jakoś oznaka, wiesz, jakiś, jakiś znak ma rozpoznawczy? Nie, czemu widać, że coś jest wysuszone? No to tylko rzeczy się suszą, to takie, co tam są. Włączyliśmy... A on strzela ta maszyna wtedy, kiedy coś jest suche, tak? Kiedy coś się może zapalić. Mhm. Nie to zawsze jest suche. Tutaj też włączyłem i ona działa jakoś dotąd. Więc... Ja tym nie mogę sprawdzić. O tym mogę sprawdzić. Ta maszyna nie obejmuje wszystkich tych. 5 może nam... 6 nawet może nawet spalić ten. Od ciepła. Potrzebuję zrobić sobie... Potrzebuję sobie zrobić... Meatballsy. Stwierdziłem, że tutaj nie będziemy macie robić coś? Skrzyń, jakiś syf, żeby wsadzić do meatballsów?
tutaj? Mam jagódki, zaraz właśnie przyniosę. Właśnie grzyby zabrałem. Wsadź coś tam, żeby nie marnować tej reszty rzeczy ładnych. Tutaj wsadź, tego tu. Meatballsy mi się przydały. Grzyby, grzyby. Dobra, no, przecież... Kurczę, gdzie są skrzynki na ten, na patyczki? Poleżą. Proszę wybrać. No właśnie, przydałoby się zrobić jakoś tak, nie tak wszystkie w jednym rzędzie, bo się wszystko pierdoli. No to ja tak, zrobię tak, tutaj będzie trawa. Znakować jakoś. Znakować mi się nie chce, bo byśmy musieli za dużo tego robić, to jest głupie. Patyki i ten, i trawa, proszę mi pokazać. Ja już zaraz to zrobię, dobra, możecie odpuścić. Połóżcie na ziemi po prostu, ja to zaraz pozbieram. Dobra. Dobra, to czego potrzebujemy? Mówcie, bo ja się drewno. No właśnie, ja idę, chodź Paweł, będziemy kopać drewo. O, jeszcze ktoś do mnie dzwoni, super. Masz. Nie teraz, drzwi nagrywa, mnie otwiera, ale gdzie? Drzwi? Drzwi mi chcą wyłamać. Kurwi bąki. Jak się nie płaci za rachunki. No tak jest. Dlatego dzieci... Ale muzyczku zlepnij, czekaj, bo jeszcze nie strzałem. Może no taki te skecze farbunkowe mi się nie podobają. Po co one tu są? Ej, ale ten ekran jest teraz taki dziwny, jakby w sepi był jakiś. No, odchodzi. Zuku, radzę ci podnieść tą książkę stąd, bo ona ci się może spalić, tak mi się wydaje. I ją nosi się raczej przy sobie. Nie mogę jej zrobić jakoś, jak się spali? Możesz, ale no po co marnować materiały, skoro możesz ją mieć. No masz rację. To proszę ją podnieść do skrzynki, wstalić i będzie dobrze. A proszę, może się nie wykorzystywać tutaj kurczakami. A proszę to zrobić, bo ja zbieram na przykład teraz kurwa logi. Dobrze, zaraz. Tylko zaraz, zaraz, bo ja to muszę ogarnąć do końcusa. Ja i mój kolega cień, obok drzewa. Obok drzewa po lewej. Ej, patrz ty, Paweł! Patrz, co jest na górze. Skąd się tam wziął? No bo ja go przegoniłem od naszych farm, żeby nam nie zjadał. A, aż tak daleko pobiegł, lol. No. Papa jak ucieka z powrotem. Ty, ale wieczór jest straszny, nie? No nie, tak ciemno jest, aż mi głowa boli. Ale naprawdę jest tak klimatycznie, zajebiście się to zrobione jest. No, szacun dla twórców, zajebiste. O, dobra, tak możemy zrobić. Co to było, kurczak? Ktoś... Drzewo. Nie, ktoś chce mnie zabić. Ktoś się dowie do kurczaka, halo, no. Policja. Czeka. Nie giną. Dobra, tutaj może wsadzę te takie rzeczy magiczne trochę. Lato wieczorki są takie w sumie krótkie chyba, dosyć. Jest takie sobie no, są. No, trzeba uważać z tym. Dobra, 100%. Tylko gorąco, jak macie 60 stopni to już się zaczyna źle robić. A ja nie widzę stopni. Ja też nie. Jak się robi psz, to wtedy jest źle. Okej. Nie ma sprawy. Wtedy trzeba zrobić loda, nie? Tak, na przykład. I właśnie co ja mam zrobić, jak będzie mi za gorąco? Pożyć od Pawła machanie, albo załóż czapkę i parasol i chodź w nim cały czas. Mam tą czapkę do walki założę cały czas. Chyba nie pomoże, co? Nie. Co to jest? To. Ja nie chcę zepsuć, co to jest? Zobacz, co to jest. Co jest? Idę do wypadł mi coś z drzewa, tak? Twinkie Tree Cone. Co to a, jest? A, no to to jest ta... Drzewo patykowe. Wow, pierwszy raz to widzę. Ja też to pierwszy raz widzę. Ja myślałem, że to jest roślina ta co ma oczy. Paweł, przecież jak my graliśmy razem, to... Ale nie, tego nie widziałem tego. Pokaż to na razie. Weź się przydaj na coś, kurczak, weź posadź te krzyżki. Dobra. Masz tutaj jeszcze całą resztę. Tego w rękach jeszcze nie miałem. Może mówiłeś mi o tym i nie pamiętam po prostu, ale... Widzieć tego nie widziałem. Mamy dużo złota, nie? Tak, mamy dużo. To ja sobie trochę zrobię tych siekier złotych i pościnam jeszcze bardziej. Ej, dobra, bo ja się trochę głodny. Tylko sprawa jest taka, że noc. Właśnie ja uciekam do bazy, bo 15 punktów głodu mam. Chodź, czekaj do domu. Czekać! Ale dziwna noc jest, naprawdę. Paweł. Chodź tu! Boże, ale ładnie to wygląda, ej, jak jest lato. Ej, co to jest? Boże, się wystraszyłem! Czego? Kurwa, ptak był zamrożony i tak się mi się ruszał. Ja pierdziel. O, meatballs tu moje, pięknie. Mniamu. Ile odcinka, kolego, drogi? A już idealnie byśmy mogli skończyć właśnie. No to bardzo proszę. Tylko możemy powoli teraz skończyć, więc spoko. No, kto się żegna, chłopcy, bananowcy? A ja się mogę pożegnać. Było mi bardzo uprzejmie i razem z moimi kolegami, że postanowiliście zmarnować swój czas i obejrzeć odcinek i na pewno się przy nim dobrze bawiliście. Także inaczej byłem ze mną ja, byłem ze mną Kurczak i byłem ze mną Paweł. Byłem. No, a łapkę dajcie, bo lato, kurde, no, przetrwaliśmy do lata. Dajcie łapkę. Łapka. A wy nie daliście jeszcze? No. Także zapraszam do innych i ten. I psy, uciekamy. Pa, I psy, ja, kurwa, znowu, nie szczeli. Pa, pa.